Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, no i nie rozkminiłem, kurczę szczerze, o co chodzi z tymi kolorami, ale wiem jedno, minął cały jeden dzień od momentu nagrania ostatniego materiału, więc kurczę, muszę od nowa włączyć grę, a wiemy jak to się dzieje z tym progresem tutaj. Czyli niby progres się zapisuje, ale startujemy w tym samym pomieszczeniu i wychodząc z niego babka pewnie od razu skręci mi kark. O, więc randomowy screamer. Jak najbardziej będzie obecny, tak mi się wydaje. No i będzie kolejny powód do krzyku. Dobra, latareczka jest. Inaczej, no przyznam się też, że zrobiłem coś, czego no, nie zwykłem robić po prostu. Czyli obczaiłem filmiki, o co tutaj chodzi, no bo Kojima oczywiście, jak podejrzewałem, przekombinował. I to przekombinował na tyle, że... O, shit. Nie podoba mi się ten korytarz. I przekombinował na tyle, że nie ma jednego sposobu na przejście tej gry, ale uwierzcie, jesteśmy blisko. Bo raz, że... Kurde, nie, ja czekam tylko na tego randomowego screamera teraz. Raz, że podobno można skompletować to zdjęcie jakoś. Gdzieś tu są, kurde, podobno usiane fragmenty tego zdjęcia. Ej, moment, no to nie jest to przypadkiem? Gdzieś tu? Coś... O! No właśnie. Ja widzicie, jedna część zdjęcia więcej. A niech to szlak. No znowu te dreszcze, bo Piecha oczywiście wpadł na super świetny pomysł. A tym super świetnym pomysłem było, żeby znowu poczekać do wieczora, kiedy jest cisza i spokój, ale też ciemno i złowrogo. Haha! To jest chyba zdjęcie. A w ogóle czemu tutaj polazłem? Nie kumam. Przecież nie chcę wychodzić, no da, ale bierz to. No weź to. No. Dobra, nie, ja wyjdę sobie. Ej, właśnie, on dalej bije, ale. Haha, przechytrzyłem system, jest 23:59, a zegar dalej bije. Ale widzicie? Babka coraz bardziej kompletna. Ale nie, no kit, no trzeba iść dalej, trzeba. Że gdzieś jeszcze znajdę. A! Ale to był misiu czy zdjęcie? Szczerze nie wiem. Ale to, jeżeli czegoś się nauczyłem... O cholera. Jeżeli czegoś się nauczyłem z tych filmików... Które widziałem w necie, a naprawdę widziałem chyba z cztery różne sposoby na przejście. To chodzi tutaj o płacz dziecka, znaczy nie o płacz, nie, bo płacz tutaj cały czas jest. Ale chodzi bardziej o śmiech. Że kiedy usłyszymy trzy śmiechy. Co? Serio tam? Wow, tutaj to ile już mam? Te glitche graficzne wcale mi się nie podobają. A do tego też, kurczę, najgorsze jest to, że widziałem w niektórych filmikach, no kurczę, jeszcze sporo brakuje, że widziałem w tych filmikach takie strachy, takie straszaki, których ja jeszcze nie doświadczyłem i szczerze bym się zesrał chyba. Bo jeden polega na tym, że widać babkę przez ułamek sekundy z daleka i ona w tempie błyskawicznym... O Boże. I ona w tempie błyskawicznym startuje wtedy do nas, no i wtedy ja autentycznie, no, dostanę zawału. Albo wyzionę ducha. Okej. To nie jest śmiech dziecka. Ani trochę. To nie jest to. Ale przynajmniej mam pewność, że jak stoję w ten sposób, to babka mnie nie dopadnie, ale kurczę, też, wiecie jaki jest problem? Że ja nie mogę nawet edytować tych materiałów w nocy. Bo wtedy wszystko robię w słuchawkach i słychać te wszystkie dźwięki, które ja tutaj praktycznie, no, słyszę, ale nie aż tak głośno. Czyli właśnie te wszystkie płacze, szlochy, szmery, bajery i tak dalej. Nie jest dobrze. Nie ma jej. A w ogóle będę patrzył w glebę. Chyba jestem bezpieczny. Ale też nie chciałbym nagle tak, wiecie, iść sobie iść. A nagle tej stopy. Bo ja bym zobaczył. No, to naprawdę bym się przestraszył. Nie, ale serio, a może to jest faktycznie dobry sposób? A? Nie, to tylko cień. To czy cień? Jakiś refleks świetlny. Nie no, kurde, to nie jest dobry sposób, to nie jest dobra metoda. Ej, jest pierwszy. Dobra. Ale może jeden wystarczy. Albo byłbym w ciężkim szoku, ja bym nie musiał skompletować zdjęcia. A do tego jeszcze wpadł, zaraz zacząłby wibrować, bo podobno to jest wyznacznik tego, że jesteśmy na dobrym tropie. Że słyszymy śmiech dziecka jeden, drugi, trzeci raz, później podchodzimy do telefonu, pad zaczyna wibrować i nagle dzieje się coś, co normalnie mi się jeszcze nie przytrafiło.
Okej, dobra, ale był śmiech raz. Cholera. Nie no, będę tak chodził, pewnie, że będę tak chodził. Popatrzmy jeszcze na zegarek. Bo ciężko właśnie orzec, co tak naprawdę uruchamia ten śmiech. Nie wiem, kurczę, może trzeba Bobasowi jakiś dowcip opowiedzieć, nie wiem, kurde. Cokolwiek. Nie wiem, na przykład najkrótszy kawał o gejach. Ten tego. Bo to wcale nie było śmieszne. Dzieciak się nie zaśmiał niestety. Bardzo mi przykro z tego powodu. Okej, dobra, ale... Kurde... Szczerze? Tak podejrzewam, że naprawdę bym w ten sposób chodził, to ona mnie nie przestraszy. Ani też ja jej nie widzę, więc... No... No zobaczymy. Zobaczymy. Okej. Okej. Okej, ale muszę spojrzeć na radio, więc muszę delikatnie podnieść wzrok. W ogóle nie mam tutaj fragmentu zdjęcia. Nie. Nie. To nie jest zdecydowanie śmiech. To nie jest śmiech, to jest szloch. I wcale nie dziecka. Mhm, ona gdzieś tu jest. Jest gdzieś bardzo blisko. Może być po mojej lewej stronie, ale to jest mało prawdopodobne, bo tam jest zejście na dół. Bardziej z prawej. Dobra, ale patrząc w glebę. Przejdźmy dalej. Nie, to tylko... coś na trzonie tego wieszaczka. Nie, dobra, ale chyba szczerze przechytrzyłem system, bo naprawdę patrząc w glebę jeszcze żaden straszak screamer nic mi nie wyskoczyło. Ale dobra, spójrzmy na obraz. Ło! Nie, tylko kuleczka. Na obrazie rzeczka. I kamyszki, i pagórki, i trawka. To, że trawa, nie taka trawka. Narkusy jedne. Nie no, nie neguję. Wchodząc na stronę WHO, czyli World Health Organization, można przeczytać, co jest bardziej szkodliwe. Czy alkohol, który jest legalny, czy... gandzia. No, jednoznacznie wychodzi na to, że o kurde. Ej, nie wiem, czy te łapy były wcześniej, ale ja ich wcześniej nie widziałem. Są gdzieś jeszcze? No, pięknie. Nie, dobra, ale szczerze, patrzmy na glebę. Patrzmy na glebę, tylko na glebę. Ona może teraz próbować zagrozić, nie wiem, przestraszyć mnie, ale ja jej naprawdę nie zobaczę. Chyba, że jak będę patrzył w ten sposób, a nagle, powiedzmy, z prawej strony, taka czołgająca się baba podrygiwują... nie chcę sobie tego wyobrażać. Serio, będę tak chodził. Wiem, że to może dla was mało fajne, że tak powiem, ale ja się przynajmniej troszeczkę mniej boję. Zwłaszcza o tej porze. Co prawda nie jest to północ. Dopiero 22, no ale na dworze jest już ciemno. Ciemno, już zgasły wszystkie światła. Znaczy nie, akurat aż takim debilem nie jestem. Zapaliłem sobie lampkę na biurku, która oświetla mi ekran. Po prostu, żeby moje oczy się mniej męczyły. Dobra. Jesteś tam? Szczerze? Nie podniosę wzroku. Nie. Dobra, kit, powiem twardo. Stchórzyłem, tak, no. Tchórzę jak cholera. Ale dobra, jak to foto? No wygląda na to, że brakuje minimum dwóch części. Jedna będzie się składała z jej prawego oka, ale jej prawego, naszego lewego, jak na to patrzeć. No i jedna może być taka duża po lewej, ale w sumie mogą być nawet trzy takie części. No to wow. Tylko gdzie ja je mam znaleźć teraz? Zresztą nie wiedziałem wcześniej, że można podnosić przedmioty, no to kurczę, na pewno pominąłem. Przecież ten przedmiot mógł na przykład być... w tym długim korytarzu, który się ciągnął w nieskończoność. Okej. Okay. Dobra, odwrócę się. Aha, na podłodze ciebie nie ma. Możesz być przede mną, mogę właśnie wchodzić w ciebie. O nie, dobra, ej, szczerze jestem z siebie dumny, że w ten sposób troszeczkę przechytrzyłem system. Ej, dobra, może wśród tych papierków jeszcze jakiś fragment zdjęcia. Ale właśnie, moment, czyli wcześniej te napisy to wcale nie był Teddy, tylko to było zdjęcie właśnie. Ale dobra, przypatrzmy się, co tam w telefonie słychać. Halo, halo. Czy dodzwoniłem się do czubków? To przyjedźcie do mnie z kaftanem rozmiar XL. Albo lepiej, nie wiem, dajcie mi eskę, żebym się nie rzucał za bardzo. Cholera. Nie. Nie podoba mi się to wcale. Co? A, to jest baton jakiś. Wygląda jak lody u nas sprzedawane.
Nie, dobra, ale słyszałem śmiech tylko raz. Ej, bo... Ej, wydawało mi się, że coś tam przeskoczyło na tej gałęzi. A jak wiadomo, w horrorach gałęzie są tylko miejscem, gdzie ktoś się może powiesić ewentualnie, więc nie przyglądajmy się baczniej. No i też podobno w łazience jest nie lada jumpscare, bo można wypatrzeć ją w lustrze za nami dosłownie, jak trzęsie główką. W rytm jakiejś niesłyszanej przez nas muzyki, ale to chyba raczej jest dubstep, bo tak kurczę podrygiwać głową to można tylko do tej muzyki chyba. Wygląda bardziej jak atak kurczę padaczki niż taniec, no ale... nie, serio, gleba, patrzmy w glebę. Gleba, tylko gleba, poza tym przypominam, szukamy fragmentów zdjęcia. Okej, trochę krwi. Ja bym to już starł, jest i płód. Cześć, halo maleństwo. Jak tam, wiesz, że masz bardzo straszną mamę? No? Nie dość, że jest straszna, to jeszcze nie żyje. Ale za to twój tata jest potworem, to żyje, co prawda, ej. Widzicie to? Ona jest tam za mną, nie? To jest ona? Tam? Nie, na szczęście nie. Boże, ale podniosłem tylko wzrok troszeczkę wyżej i już znowu znajomy dreszcz na plecach wystąpił. Super! Po prostu, kurde, świetnie. Nie, następnym razem, jeżeli nie przejdę tego w tym materiale, ani nie w następnym, bo mam czas na nagranie dwóch, to następny już będę nagrywał w trakcie dnia i będzie mi słońce biło po oczach i w ekran, będę widział mniej, ale w sumie może nawet w tej produkcji to lepiej. Ej, dobra, tu gdzieś w pajęczynkę się nie wkręcił, fragment zdjęcia może? Przypadkiem... Nie, to znowu jej jęki, to znowu tylko jej jęki, to nie wcale szloch dziecka. Ale dobra, kid, jeszcze raz przejdźmy. Dobra, ale opuść wzrok. Tak będzie lepiej. Zdecydowanie lepiej. Cholera, no... Moment, to nie jest zdjęcie, na pewno? Nie mogę kucnąć? Nie, nie mogę. Pewnie, że nie mogę. Ej, jakaś czerwona lampka tam była? Ej, przez... Widzicie? Tam na górze dosłownie teraz. O, czerwone takie. Czyli może to oznacza, że tam alarm jest włączony. No dobra, wiadomość się nie zmieniła, aczkolwiek pani coraz kompletniej wygląda. Ej, nie, właśnie, ja tam jeden znalazłem przy suficie, więc może i tutaj też gdzieś. Ej, nie, to tylko pęknięcie. Kolejny przykład na to, że Fox Engine daje radę. No i mam nadzieję, że da radę też Phantom Pain, ale to już raczej po Ground Zeroes było widać, że da. Oczywiście tak. Nie patrz, don't look. Jeżeli nie patrzysz, to tego tam nie ma. Po prostu. Ale właśnie, może... Okej. Chyba po raz pierwszy byłem świadkiem, jak godzina autentycznie się zmienia. Może to jest sposób. Przypominam, chodzi nam bardziej teraz o śmiech dziecka, a nie o te zmieniające się kolory. Tak jak podejrzewałem w poprzednim materiale. No, dziecko. Ha. Nie? Nie? A jak ładnie poproszę? Pretty please? Nie o to prosiłem. Nie prosiłem o to, żeby ta baba zaczęła mi jęczeć znowu. Cholera jasna, walić tą grę, nie? Szczerze. To jest... Tylko głupi teaser, no. I wracając do pytania z tytułu pierwszego materiału z PT, no moim zdaniem tak, to jest najlepszy teaser kiedykolwiek. Bo jest grywalny, robi klimat i podbija hype przed mającym wyjść w 2016 roku dopiero Silent Hillsem. Okej, a jak spojrzę na ścianę, to nic mi się nie stanie, nie? No też właśnie. A może patrzmy na takie zdjęcia, które mogą rozbawić dziecko, czy nie wiem, na przykład... O, mamusia? Ale jest niekompletna, to raczej nie. Ale tutaj, na dworze. No dzieci lubią bawić się na dworze. Wiecie, biegają, tarzają się w błocie, biorą gówno do ręki, później wymazują im twarz i inne części ciała. Nie, dobra, może nie? Dobra, tup. Halo? Dzidziuś? Panie martwy płodzie... Zaśmiej się, proszę.
He? Ej, moment, nie, bo chciałem zrobić takie delikatne cięcie, którego wy byście nie widzieli. Jak zwykłem robić, po prostu, że materiał banglał, ale... Widzieliście to? Ja przybliżyłem, kurczę, opcję i coś się stało. Ale jaja. Nie, dobra, wróćmy. Czyżby fragment zdjęcia? Ha. Nie, ale też podobno jeszcze korzystając z wiedzy zasięgniętej z innych filmików, jakie obejrzałem, z PT, podobno trzeba podłączyć headset. Jak? Co to było? To było po angielsku już? No dobra, telefon. Działa, coś tam słychać. No zaśmiej się, kurde bachorze, no. Nie, ale też podobno jest taka wiksja, że trzeba podłączyć headset i drzeć do niego paszczę, nie? To jest najlepsze. Że trzeba jakby zagrać atak paniki i krzyki. Nie, dobra, nie patrzę, serio, nie patrzę. No co prawda materiał już w ten odcinek zbliża się powoli do końca, ale moment. O kurde. Ona nie jest wcale taka ładna. Ona nie jest wcale taka ładna. Nie. Ani trochę, ani troszeczkę. Nie, dobra, kit. Jeszcze nie krzyczałem, nie? No, a pora zmężnieć. Siema. Idziemy tak, patrząc na wszystko. No, halo, jesteś? Jesteś tu? Nie? Super. Niech tak zostanie. Chodźmy do radia. Może tu coś za zdjęciem, jakiś kawałek zdjęcia. Może czekoladą idzie poskładać tą babę. No, kobiety lubią czekoladę, no. Więc czemu niby nie ona? Kurde, dobra, ale już będę patrzył normalnie. Kurde, choć boję się, naprawdę. Autentycznie się boję, no dobra, no. Ale to już wiecie, to już wiecie. Od dawna. A może gdzieś za framugą tu, znaczy za obramowaniem, za ramą obrazu gdzieś coś, jakoś coś. A może znowu w menu gdzieś. Mogę zbliżyć? Ej, mogę sobie brightness podwyższyć na maksa, ale nie, bo to znaczy, będzie znaczyło dokładnie tyle, że będę widział dokładnie tą babkę, a nie chcę jej widzieć dokładnie. Co to nie? Ej, moment. O nie, to jest puszka, kurde. Ej, a może za drzwiami? Okej, dobra, to znaczy... A kit miałem patrzeć, dobra, przepraszam, zapomniałem, ale... Nie miejcie mi tego za złe, bo naprawdę... Jest śmiech? Chyba jest pierwszy śmiech? Halo? Halo, centralu, wypuśćcie mnie stąd! Ale cholera, podobno miało być 3. Podobno śmiechy miały być 3, to był... Pierwszy? Hihi, haha, no? No? Bo to jest taka wiksa, że trzeba patrzeć na niektóre te ważniejsze przedmioty i wtedy jakoś uruchamiać ten śmiech. Choć tak w sumie nikt nie wie na pewno. Bo to może być równie dobrze losowe, na maksa. Dobra, nie ma jej. Fuck. Nie, w lustrze też jej nie ma. Płód? Pośmiejmy się z płodu, może? Halo? Nie? Chyba nie ma jej za mną. Jak dobrze. Nie, dobra, ale dalej patrzę w dół tylko. No. Halo? Jest tu kto? Hello? Nie ma tu fragmentu... Ej, nie, to jest tylko, kurczę, kant połyskujący. Jakby zapomnieli wyczyścić całą komodę, tylko kancik potraktowali szmatką do kurzów. Dobra, ona sobie dalej jęczy, niech jęczy. No dobra, ale drugi śmiech. No. Halo? Nie, serio, bo jeżeli to się nie uda... To chyba faktycznie będę musiał podłączyć ten headset z mikrofonem i drzeć do niego ryj. No. Kurde. Dobra, fuck, spójrzmy na górę. Odcinek z PT bez spotkania tej babki odcinkiem straconym. Jasne. Wcale nie, właśnie takie są najlepsze, takie są moje ulubione. Przynajmniej wiem, że nie będę musiał krzyczeć na całe gardło. No. Dzidziuś. Ha, hi. Może połaskotać po brzuszku albo coś, no kurde.
My voice, can you hear it? This sign, can you read it? I'll wait forever if you... Co? Zawsze mi czeka końcówka. If you'll just come to me. No dobra, nie chcę do niej przychodzić, ale... Tu spójrzmy! Ah! Nie ma jej. Nie ma. I tak zostanie. Dobra, w lustrze też brak żadnego... Nie ma żadnego babsztyla. Strasznego, ale dobra, właśnie, a może... Gdzieś tu w łazience jeszcze jest fragment zdjęcia. Nie, bo serio, bo to też, kurczę, niby odgrywa jakąś rolę, ale widziałem jeden filmik, gdzie koleś przeszedł bez kompletnego zdjęcia grę. Nie, 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 nie patrzmy w lustro. Może, ale tutaj już spójrzmy. Jesteś? Nie macie, super. Cieszę się bardzo. No gouge it out. Ej, a tu jeszcze chyba tutaj nie sprawdziłem. Ej, telefon? Słyszę telefon. No? Halo? Hello? Co? Jaki jest mój ulubiony straszny film? Nie, nie, to skrzykło akurat. What's your favorite scary movie? Nie, nie. No ale dziecko. Śmiej się albo niech pad zacznie wibrować. Jedno z dwóch. No kurde! Tu gdzieś w lampie. Nie no, będę chodził, zbliżał i molestował krzyżyk na padzie. Może coś uda mi się podnieść. Dobra, szybki odwrót. Nie. Fuck. Nie. Mam wrażenie, że jak idę w ten sposób, to wręcz się proszę, bo ona mnie zaatakowała jakoś. Dobra, na Co? Dwa pająki. No przynajmniej one są, kurczę, razem. Jest im troszeczkę raźniej, ale w sumie ta babka też jest ze mną, tak jakby. Więc no. Też nie jestem osamotniony. Nie, ale serio, kurczę, nie wiem. To czy w sumie niby wiem, co trzeba zrobić, ale nie wiem, jak to trzeba zrobić. Dobra, nigdzie jej nie ma. Pora wyjść. Znaczy wyjść. To też jest złe słowo. W kółko się obracamy w tej samej lokacji. W tej samej cholernej, upiornej lokacji. I szukamy fragmentów zdjęć oraz kurczę innych rzeczy, które mogą jakoś spowodować, że wreszcie będę mógł opuścić to pomieszczenie. Boże, czy to była ona? Nie. Nie, to nie była ona. Dobra, popatrzmy sobie na obraz. Cisza i spokój. Zen. Cholera, no. Niby znam każdy zakamarek tego mieszkania, ale jakoś wcześniej, kurczę, nie poznajdowałem tych fragmentów zdjęć, no. Oj. Oj. Dobra, przestań ryczeć. Że jesteś martwa, twoje cierpienie już się skończyło. Dobra, północ. Ona się pojawia zazwyczaj w północy. Kurde, czemu latarka zgasła? Dzidziuś? No dalej, śmiej się. Błagam. Serio, teraz już błagam. To już nawet nie jest prośba. No, śmiej się ze mnie, jak się boję, no. Nie? Ty świnio. Dobra, nie, tu jej nie ma. Tu też jej nie ma. Więc jedyne, co pozostaje, to... Tu? No. Cholera, no. Ej, okej, dobra. Jeden śmiech. Teraz gdzieś drugi. Jakoś włączyć drugi śmiech. Może tu? Przy telefonie już. No. Hello. No. No, nie, a może zegarek? Patrząc do góry, delikatnie. No jest północ. Mały, lubisz północ? Śmieszy cię północ? To jak jeden dzień przechodzi nagle w drugi? A minęła ledwie minuta? No? Jak z 23.59 robi się przez ułamek sekundy 24, a tak naprawdę później 0.00? Północ? Nie? To cię nie śmieszy, to cię nie bawi? Szkoda. A może bawi cię klop?
Zobacz, patrz. Kurde. Może dobra, a wiadomość? Nie? Cholera jasna, no. Ale to wiecie, co jest najgorsze, że je naprawdę dawno już nie widziałem. No ładny obraz, kolorowy jest. No ryj się, kurde. Nie ty. Nie o ciebie mi chodziło. Gdzieś tu masz jakieś skrzydełka, coś. W ogóle może bawić się, że dobór obrazów na ścianę to jest moro. No, nie? Fuck. Dobra, jest bardzo blisko. Bardzo blisko. Ale ja nie patrzę w lewo, podchodzę tylko do telefonu. Bo wydawało mi się, że jakiś dźwięk w słuchawce słyszałem. No. Fuck. Nie, ja naprawdę nie lubię tego dźwięku, jak niby jakieś tam przerwy audio są, ale później nagle takie wyciszenie. Bo to mi przypomina jeden ze straszniejszych filmów, jakie oglądałem, czyli Martwą Ciszę. Dead Silence bodajże, tak to się nazywało w oryginale. No tam też, przed największymi strachami następowała taka totalna mega cisza. Nie, to jest tylko lampa. Cholera jasna, no. A kwiatek? Ha, 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 ma zielone liście, nie? Nic? Cholera jasna, no. Nie, bo już naprawdę muszę kończyć ten materiał, no. A, dobra, kij jeszcze przejdźmy tylko przez te drzwi naprawdę i skończę. Nie macie? I pierwszorzędnie. Ale może drugi śmiech. Uda mi się włączyć. Jeszcze przed końcem, no. A może te łapki na ścianach są twoje? Może o to chodzi? A może właśnie, moment, podejdę tylko do drzwi, tyłem. Okej, spojrzę jeszcze pod schody. Też na łapy, na ścianach. Nie, miał być śmiech dziecka, a nie szloch. Może w kurtce masz to zdjęcie? Jakoś w kieszeni wystaje coś, no cholera jasna, no! Niby dźwięki, kurde, w kółko te same, nie? Zapętlają się, ale no... Niech to szlak, nie? To cały czas tam nie działa. Cały, kurde, czas. Aj, w sumie to, że ona się jeszcze nie pojawiła, wcale mi nie pomaga. Ej, no, tak to mi nie rób. Nie, tam jej nie ma. Halo? Chciałbym już wyjść stąd. Bardzo. Halo? A nie, to tylko, kurde, latarka. Ale czemu ona tak dziwnie świeci? Czemu nie tu? Czemu nie tu, gdzie chce? No fuck, może faktycznie, kurczę, może skopałem. Już nie dam rady po prostu. Miałem pozbierać fragmenty zdjęć. Nie no, do tych drzwi jeszcze dojdziemy i do tych na samym końcu. I to będzie, kochani, wszystko w tym materiale. Dobra, jeżeli chcesz mnie przestraszyć, może ostatnią szansę. Ostatnią szansę. Ja sobie popatrzę chwilę na to, jak bardzo jest północ i jak długo. A może jeszcze spojrzymy ci w oczy głęboko. Może teraz się pojawisz. Na sam koniec. A? Cholera, no gdzieś mi tu sapie za plecami. No sorry, ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, się okazuje, ale... No drugi śmiech. Second laugh, no. No. Nie. Nie, sorry kochani, ale to jeszcze jednak nie będzie w tym materiale. To jeszcze jednak nie będzie w tym odcinku. To jeszcze jednak nie będzie to. No chyba, że znowu zaśmiejesz się z tego samego. Że nawołują mnie z piekła. Nie? Ej, mam... Moment, czy tam? Nie, to nie jest fragment zdjęcia, nie? No szlak, kurde, to gdzie jest to pochowane, no? Nie, dobra, serio. Autentycznie muszę już skończyć w tym momencie ten materiał. Więc kochani, ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. No i liczę na to, bardzo na to liczę, że... A właśnie, moment.
A może z monstra we mnie? Dzieciak się zaśmieje. Nie? To nie wiem, jak go rozbawić. Ale nie, mam wielką nadzieję, że w kolejnym materiale uda mi się jakoś przejść ten teaser. Mam tak wielką nadzieję, no ale jeżeli to nie będzie w następnym materiale, to ja faktycznie podłączę sobie ten headset. I będę darpaszcze. Proste. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć. Hej, na razie.